Cześć moi drodzy, witam was bardzo serdecznie, ja jestem Uceki, witam was w Heroes of Might and Magic 5 Tribes of the East. Ole zasobów, ua! Bardzo fajne przyłączenie się Minotaurów. Świetnie rozpoczyna i obiecująco się zaczyna w sumie ten odcinek już. W samym starcie piątkę możemy zbudować. Ale mam lepsze mroczne pastwisko jednak. Trzymamy tą ulepszarkę tam, ale wolę mieć to w zamku jednak. Bo do ulepszarki trzeba jeździć. A jeżeli wyjdę stamtąd, to mogę się narazić na atak ze strony przeciwnika. Przejmij to, bo ja tego zapomniałem zająć. Weź te nimfy, pogoń. Tak. Ciebie tak, jeżeli już mamy to. I teraz tak, którzy są lepsi? To jest lepsze. Hydry nie muszę, bo hydry akurat to wam. Też można ulepszyć, ale jeszcze nie w tym momencie. Jasne. Zombiaki? Co? Nie, przeciwnik. Bej. Głodzisz. Nawet nie będę na nich many tracił zbytnio. A dużo... To one są tak, one są słabe i są dobrym źródłem punktów doświadczenia. Jasne. Boom. 18. Uncia. Dobra, tak. No tak się rozciąga ten dzisiu. Leżysz. To leżysz teraz. No i tyle. No i 2900 wpadło. Posterunek też można zająć. Zawsze tam jakiś przyrost. Teraz już mamy trochę zasobów, żeby rozbudować tą naszą armię i ulepszać ją. Dobrze, że wyszliśmy z tego, odbiliśmy się od dna, w którym byliśmy w momencie, kiedy Lazurowy mnie zaatakował. Tydzień przywołań. Jest smok. Ciebie bym wyrzucił. Ciebie w sumie też. Ciebie tak. To jest smok. Który doleci. Trzech. Dobra, on już leży. Daj waita. Jasne, już teraz to robi ta błyskawica. No dobra, nie ma co. I tu chyba jeźdźca dostaniemy, jeśli dobrze wiem. Ekspercki talent magiczny, a co potrzebuje w tym? Kapryśna mana? Tak, kapryśna mana. Kapryśna mana jest spoko. Talent magiczny również. Jak będzie? Tak, jeźdźcy są. Dawaj te szamanki. Dobra, zobaczmy. Na razie nie budujemy nic. Nie wykupujemy żadnych jednostek, chociaż tam już ta armia. To jeszcze chyba wezmę z zamku, wiecie? Tylko nie wiem, kiedy ja to wykupię. Bo nie będę z taką trochę pomieszaną armią latał. Wolę mieć jakieś tam zabezpieczenie, a nie zmuczyłem ich. No dobra.
Tu nie ma co many na takie jednostki tracić. No to na ładnie to bije już. Czy ta armia trochę bije? Nie, to nie ma co. No to możesz. Też też nie powinienem. Cię narażam na jakieś niepotrzebne straty. Pół kafla, ile potrzebuje? Niedużo, zaraz będzie kolejny. 1500. 11. Ale to zasobów idzie. Dobra, ja się teraz cofnę. Te sleka wypuszczę tam. I zacznę wykupywać od dołu. Was jeszcze nie, was. I was. No dobra, to jakoś tam pójdzie z tym wykupianiem. Zanim dotrzę do zamku, to już powinienem wykupić przynajmniej 3/4 tego, co tam mam. Bo 8 kafli to będzie już spoko. Suma na wykupienie wszystkiego chyba. Zaraz zobaczymy. No na razie to powoli ten scenariusz idzie, bo jeszcze nawet nie wyszliśmy ze swojego biomu, ale jest problem właśnie z tymi przeciwnikami, był problem przez 2 odcinki. Was bym lepszył jeszcze. Zanim wszystko. No i zanim dojdę, to akurat będzie. Może zabić te, znaczy pogonić te tutaj krwawe dziewice. Dobra, lecimy tu. O, nic nie ma, więc może sobie spokojnie tam kręcić się. Spokojnie zaraz będziemy mogli podejść nawet do smoków, ale to już jak już będę w terenie, i tutaj będę jakiś posterunek musiał zostawić. Bohater by się przydał jakiś fajnym poziomem przeciwnika, byle jaki, ale żeby tutaj miał ładny poziom. No właśnie, niego nie ma. Zoltan wrócił. O, wszystkim on przeważa. Najwięcej zamków pewnie. Nie, najwięcej zamków miał on? No miał on chyba najwięcej zamków. Nie, niebieski ma. No i mają po 2 zamki pewnie. Jeden. Wzmocniony łańcuch piorunów wszedł na mordkę. Ulepsz. Ulepsz. Wykup, wykup. Ile do ulepszenia ich? 2 kafle, dostanę 4. Uuu, to nie. Tu dużo potrzebuję na nich. Ich ulepszę i trochę ich kupię. Tylko. A mam 15? Portal miasta jest o 20 chyba. Tak, portal miasta jest o 20. Czy Dimension Door? Dimension Door czy Tom Portal, a chyba obydwa. Ile kosztuje Magild? 1000, dobra, no to ulepszymy ich. I kupimy Magild. Implozja. Armageddon. Od 20, a to jest od 15, tak. Dobra, Dimension Door od 15, to już Dimension Door będę miał. Masz ten Dimension Door? Masz, no. Dobra, to idziemy. Się wzmocniłem trochę, idziemy zobaczyć, co tu jest. Błyskawica. Zawsze tam 2 poziomy znowu. Zaraz zobaczymy następny tygodniu, może jakiś się bohater tawi przeciwnika, który ma przynajmniej 10 poziom, niebieski chyba. Słyszałem niebieskiego bohatera lochu. Albo mogło mi się wydawać. Ale raczej mi się nie wydawało. Tylko słyszałem, zaraz zobaczymy. Ale zaraz mogą się ruszyć ataki na mnie znowu. Bo opuściłem swój obszar, ale nie mogę czekać, bo po prostu to mnie zabije, czekanie. Tu trzeba ruszyć już, bo już mogłem ruszyć w poprzednim odcinku, ale nie, w poprzednim odcinku jeszcze nie, bo tam była obrona duża, długa obrona. Nie, nie słyszę, przesłyszałem się. No dobra, to idziemy przez portal. A on poszedł przez portal i pozbierawszy tutaj.
Czemu nie? Darmowa kopalnia. Co mogę kupić? Nie, nie będę siarki wydawał na takie bibeloty. Po prostu trochę zbiorę kamienia. Nie, zbiorę kryształ i kasy i lecimy ze smokami. A jak już smoki będę miał ulepszone, to już będzie fajnie to grało. Armageddon Squad będziemy robić. A wiecie, co znaczy Armageddon Squad? Armageddon, zostawszy same smoki. Zostawiamy same smoki na pol bitwy. Walimy Armageddon wzmocniony jeszcze. Jeszcze miał szczęście. To jeszcze by było fajnie, ale jeszcze go nie mam. I ten Armageddon robi zniszczenie, po prostu zniszczenie. Och cię chuj. Frajs się trafił. No wyzwanie. Ty kurwa masz. Wiele grupa, kilka pół, wiele horda. No wszystkiego masz trochę. Asa. Skoro w tych skrzynkach nie ma nic wartościowego. No fajz. Ty gówniaku, już po moim bohaterze. Zaraz zobaczymy, który ma poziom i wszystko sobie popatrzę. 15. 9! Chyba będę musiał i tak się do zamku wrócić. I to szybko, bo... będzie wpierdol z niebieskim. Ej, sobie wyszedłem kawałeczek. Ale go nie pocisnę. Zależy, ile walę z łańcucha błyskawic. 2000? Już będę bił? Jeszcze chyba nie. 1500? Może maksymalnie wzmocnionego. 1500? Tytan ma chyba 200 hapsów? No to ładnie by pocisnął ten łańcuch błyskawic. Dobra, jeszcze zobaczymy. To nie jest ta magia co w siódemce, która jest po prostu mistrzowska i sieje zniszczenie. Tutaj nie ma tak niestety, ale magia też tutaj fajnie działa, można fajnie ją wykorzystać. Cofnąłeś się, dobra. No, cię chwilowo leje. No tu lazurowego chyba widzę. Bohater. Gorszak. Ajajaj. Tasuje się to wszystko. Nie wiem, czy ja będę atakował ich. Oni mają tych orków zasranych, którzy są strasznie odporni na tą magię. Mogę przywołanie istot w sumie zrobić, ale nie mam rocznego rytuału. Nie dalej jest tu dzięki. No w sumie niski. Dobra, spróbujemy. Bez bohatera. To znaczy błyskawic poleci. Jak bez bohatera to tak, to można to zrobić. O kuźwa. Spowolnienie. Tylko, że te łańcuchy błyskawic 240, o to mało bijesz, 360 tylko. Na jakichś 2000 myślałem. Mucek chyba w swoich snach sobie uroiłeś tam coś.
jest to wzmocniona błyskawica. Dobrze, że oni dobrze do mnie wychodzą. Ten widzę na YOLO już wyszedł. To zdychasz. Dobra, ten wariat wyszedł. Slow. O ty kurwo, ale cwaniak! Dobrze wykorzystał tą pasywę, miała ją niekorzyść. On tygodniówkę wykupił. Jeszcze stracę trochę. Zielone wieżyczki. No, ma wysoką inicjatywę. No, trochę straty. No, mamy full wybudowany zamek prawie. Nie prawie, tylko tak. Więc czegoś jeszcze nie ma tu. No i to już fajnie będzie działać. Mam nawet bohatera z tego zamku w sumie. A, tu jesteś, siemaneczko. Masz po zamku, mój drogi przyjacielu. Będzie musiał mnie chyba atakować, by uratować. Zobaczymy. Dobra, to jeżeli już tak, to lazurowy pada. Chociaż nie, on chyba będzie miał jeden zamek jeszcze. Wszystko się okaże zaraz. A chyba Tesleka znowu stracę. Telseka, nie Telseka stracę. Nara. Atakujesz mnie, czy nie? Nie. Bo nie miał logistyki. Nie ma, zobaczyłem, kto ma poziom. Trochę zjebałem. Tak do smoków się chciałem przymierzyć i chyba to zrobię w tym ruchu teraz. Że po prostu wykupimy te. Kupimy budynek do smoków. Atakuje mnie on? Tak, będzie się przymierzał do ataku. Co mi potrzeba do smoków? 10 kamienia. Na grotę trzeba mieć. Chociaż nie ulepszone będę miał na razie, ale mam ulepszarkę. Więc to jakoś tam niweluje, wiecie. No, lazurowy toczy bitwę chyba o śmierć i życie. Nie! Jednak nie! Albo się zbugował i będzie tak stał. Czekał, aż ja wyjdę i będę chciał z nim walczyć. Ale tu guzik, bo ja nie będę chciał z nim walczyć. Nie, jak tak, to ja sobie poczekam, wykupię jakieś przyrosty. No tak czekać będzie teraz w dupie. Gnu jeden. Nie chcę z nim walczyć, nie chcę tracić wojska takie.
No, wiem, że on to ma. W sumie te same kolory, nie? Brązowy prawie... Pomarańczowy i brązowy się prawie nie różni. Nic. Czekamy na razie. Jak chcę iść na wygnanie, nie ma problemu. Chyba, że zrobi inny myk, co ja myślę, że pójdzie na mnie. Na mój tamten pierwszy zamek. Na loch. Jeżeli on pójdzie teraz na mój loch, to ja się zdenerwowałem i go zaatakuję i mu w pierdol spuszczę tym. Aha, brązowy. No i tak postanowił zrobić. No, nie dziwię mu się trochę. Sorry. Tłum! Co?! Skąd on kurwa wziął tłum tego? Dlaczego je pobiję? To jest setka ich kurwa. Tak mi. Dwóch. Trzech. Boli. Pięknie. Wait. Ma zamek jeszcze jeden. Przecież ja kurwa nie mam szans z nim. Skąd on tłum tego wziął? Przyłączyłeś się do niego czy jak? Tłum czarodziejów? Skąd on to wziął? Czy ja nie mam z nim szans najmniejszych? To jest w ogóle jakieś nieporozumienie. Jak on teraz ruszy na mnie, nie wiem, czy on się ze mną nie zderzy. Zresztą nie mam logistyki, pamiętajmy. Idź stąd, proszę cię, idź stąd. Idź stąd. No idź stąd. Upierdzielaj, nie idź do przodu. Do tyłu, do tyłu, do tyłu. Nie ruszył się wcale chyba. Nie, ruszył się do tyłu. No i bardzo słusznie. Dawaj tą siarkę mi. Nie tędy, kurwa! Ale smród, Boże. Zobaczymy, czy on czegoś tu nie ma. Po prostu jestem zniszczony tym tłumem, tych... Skąd on to wziął? Skąd on to wziął? I don't understand. Skąd on to wziął? Dobrze, że pięknie wykonałem swój ruch, że straciłem spiździek ruch. Jakbym grał normalnie, to bym wczytał, a nie wczytałem, bo nie gram bez save'ów. Tylko żeby zapisać i wczytać, jak będę kończył grę. Na dziś na przykład. Gdzie to trzeba dobrze kliknąć? U, tłum, kuźwa. To nie jest przelewka. Strzelaj. Pana pudło. Pudło. Nie, leży. Ładnie, zrzucona błyskawica. Pudło weszło, szkoda.
Dobra. Może levelek? Nie, tym razem. Jeszcze żyje ten lazurowy. Pewnie mówiłem, że jeden zamek ma. Jeszcze. No to będzie przyrost do wykupienia całkiem spory. Ale mnie zniszczył ten kuźwa brązowy z tym tłumem czarodziejów ulepszonych jeszcze do tego. Jak z kuli przywali, to... Nie ma co zbierać. Akademię ma. Nie, jestem wymęczony bitwą z nim na razie, wycofam się. Bo trochę czuję, że dostanę w ryj. Kusząca propozycja, ale podziękuję. Letos. Ma więcej niż, no ma więcej niż tydzień, a ja będę miał tu tydzień tylko. Nie, no tu ją wybuduję. Nie ma. Nie jedziesz tu? Nie mam z nim szans z tym lazurowym, tak już. Paru, niestety to miasto zajmie. Nawet nie będę wykupywał wojska, bo to nie ma sensu. Niestety to zajmie, niech ma. Niech się na razie nażre. Co? Gdzieś ty polas. Dobra, będziesz się chciał ze mną pobawić? Nie ma sprawy. Fajnie tu gdzieś. No tak, za daleko chyba odjechałem. Oczywiście, że was. To jest bomba, bo to jest odporność na magię ma. W sumie to nie jest takie złe, chociaż tam tracę jeden atak. A dostaję 3 do obrony. Nie jest takie złe. O, złapał mnie gnój. No, w sumie armia spoko nawet. 2 tygodnie jakieś. Dobra, ja się z nim pobawię później jeszcze. Dobra. Dawaj jednego. Hagasz oczywiście zostajesz. Dobra. Wzmocniony Armagedon. Ulep zmienił sobie ich teraz. Że on ich stoma. Najlepsza jednostka to nie ma z niczym nic wspólnego w ogóle. A się w Armagedon skład zaraz pobawię. Więc ja mu Armagedon puszczę na mordę i tyle.
Ja się tak bałem, ale nie, chociaż nie dam rady chyba no, z trzema smokami i Armagedonem. Tak, wpuść Hagarz do zamku. Zabieraj te bibeloty stąd. Stanę na razie tam, no zamek nie będzie chciał dojechać, no nie dziwię mu się. No, w sumie... K400 jeszcze. Kuźwa, nie tak. Już bym klepę wcisnął. Nie to. Będzie rtęć jeszcze. Ty mój zwiadowco. Trzecim poziomem. Zapraszam ciebie tu. Ciekawe, czy mi ten zamek zajmie, czy nie. Jeżeli nie zajmie, to jest... głupkiem roku. Gorszak 2016, największy debil na świecie. No mam 31 minut, więc będziemy kończyć za moment. Jeszcze zobaczę, czy jest idiotą największym. Gauganem i tak dalej. Jeżeli tak, to świetna sprawa. Jeżeli nie, szkoda. Wolałbym, żeby był Gauganem. To największym. Ale ten Zoltan to nie ciwaj zniszczył tymi czarodziejami. Tłup czarodziejów, skąd on to miał? Zajął, dobra. Kupił te przyrost, co tam miał. Dobra, może i pójdę na zimę, może jakiś zamek za darmo? Chyba nie za darmo, bo jest chroniony niestety. Ciężko z tym przyrostem. Dobra, moi drodzy, będziemy sobie zapisywać. Zapisuję sobie dzisiaj, który jest w ogóle, bo u mnie będzie trochę inna data pewnie niż u was. Odcinek 18, kurwa, 18, 16, dobra. No i tyle, moi drodzy. Pozdrawiam bardzo serdecznie. To oczywiście mocnego, to było Heroes of Mighty Magic 5. Zapraszam was na następny odcinek, będziemy kontynuować, ja też już sobie robię przerwę, bo nagrywałem 3 pod rząd, więc półtorej godziny mi to zeszło i troszeczkę odkryliśmy, troszeczkę dostajemy chyba w pierdol w tym scenariuszu, a jeżeli dostajemy w pierdol, to niestety się nie uda, no trudno. Ale moi drodzy, trzymajcie się, do zobaczenia.